Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Dziś będzie o tym, że wiara to nie wszystko, a wiedza i doświadczenie mogą uratować winnicę. A także o aferze glikolowej, lwach, podziemnym kościele oraz winie z 50 roczników. Cała historia zaś dotyczy Austrii, mojego ulubionego kraju winiarskiego w Europie. Dziwicie się? Nie są nim Włochy, nie jest nim Francja i nie jest też Portugalia, mimo że tam mieszkam. Tylko nie mówcie nikomu o tej Portugalii oczywiście. Austria, która w swojej winiarskiej historii ma na koncie największy skandal z winem w tle w dziejach Europy, jest dzisiaj najpotężniejszym i najbardziej energicznym producentem na Starym Kontynencie. A przy okazji jest krajem o największych restrykcjach dotyczących wina. Ale dzięki temu właściwie można powiedzieć, że dzisiaj austriackie wina są bez wad. A równocześnie te idealne wina są tak dalekie od nudy. Ale o tym za chwilę. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są Dzikie Drożdże, opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. To jest pierwszy odcinek, który ma swojego patrona. I jest nim pani Aldona Pietrzak z Kancelarii Radców Prawnych Gesel. My znamy się z panią Aldoną od lat, była na wielu moich degustacjach, a kilka z nich powstało nawet specjalnie dla niej. Bo okazuje się, że poza prawem pani Aldona jest wielką miłośniczką wina, a nawet bym powiedziała, że specjalistką od wina. A jej specjalnością jest Europa Środkowa, zwłaszcza Austria i białe wina, które pani Aldona określa jako ascetyczne. Zaś Schloss Gobelsburg, winiarnia, o której zaraz usłyszycie, jest bardzo wysoko na liście jej ulubionych. I dlatego właśnie pani Aldona postanowiła zostać patronką tego właśnie odcinka. A teraz wracamy do historii. W roku 1985 wybuchła tak zwana afera glikolowa. Dotyczyła win austriackich, ale problem wykryto w marketach niemieckich. Otóż w sprzedawanych winach znaleziono glikol. Glikol to taka toksyczna dla organizmu substancja, która jest używana na przykład do produkcji chłodnic samochodowych. W wyniku zatrucia glikolem uszkodzeniu ulegają nerki, wątroba, mózg, a w skrajnych przypadkach, i takie przypadki miały miejsce, dochodzi do śmierci. No więc zastanawiacie się, po co ktokolwiek mógłby dodawać glikolu do wina? Dlaczego wytrujecie ludzi? Czy ktoś chciał zaszkodzić całemu przemysłowi winiarskiemu w Europie? Otóż w tamtych czasach wiele win niemieckich i austriackich było słodkich. Słodkich albo półsłodkich, w każdym razie z pewną ilością słodyczy. A produkcja słodkich win wymaga bardzo dojrzałych winogron, takich, które zawierają odpowiednią ilość cukru i mają odpowiedni potencjał alkoholu. A tutaj mamy z jednej strony umowy, które zobowiązują winiarzy do dostaw, do regularnych, corocznych dostaw, na przykład do supermarketów, a z drugiej strony mamy dwa bardzo złe roczniki, które poprzedziły ten początek afery glikolowej. A jeśli mamy zły rocznik, to mamy równocześnie niską zawartość cukru i niski potencjał alkoholu i wówczas trudno jest wyprodukować wino o odpowiedniej słodyczy, a przy tym równocześnie o odpowiedniej koncentracji, strukturze, pewnej gęstości. Winiarze w teorii mogliby po prostu dodać cukru, zresztą to też byłoby nielegalne, ale przynajmniej nie szkodziłoby zdrowiu. Jednakże wpadli na pomysł z glikolem, bo glikol nie dodaje tylko i wyłącznie słodyczy, ale też wpływa na ciało wina, na pewną gęstość wina. I równocześnie glikol jest niewykrywalny w testach, którym wino podlega. Najlepsze jest to, że ten proceder nie dotyczył tylko win austriackich. Glikol znaleziono również w winach niemieckich. Jednak bardzo szybciutko tak pokierowano komunikacją w mediach, że afera glikolowa została przypisana wyłącznie Austrii. Sprytne, nie? I bardzo znajome. Media to siła. Moja zresztą niemiecka znajoma, Master of Wine Caro Mauer, powiedziała mi raz, że Austriakom udało się sprzedać Niemcom Hitlera, a Niemcom z kolei przypisać aferę glikolową Austrii. Po tym, jak w Austrii spadł eksport o 95%, czyli praktycznie przestał istnieć, trzeba było odbudować renomę, ale również jakość lokalnych win. I zajęło to aż 20 lat. Dopiero w latach 2000 austriackie wina znów pojawiły się na rynkach europejskich. A dzisiaj to jedne z najlepszych na naszym kontynencie. A wśród tutejszych producentów jest jeden, który jest dla mnie symbolem jakości, ale również tradycji, szacunku dla kultury i sztuki. A przy okazji jego właścicielem jest jeden z najbardziej inteligentnych winiarzy, jakich spotkałam, pełen pasji i wiedzy. To taka osoba, która w prosty sposób wyjaśni wam wszystkie zawiłości historii, winiarstwa, a nawet geologii. Kiedy pierwszy raz podjechałam pod budynek Schloss Gobelsburg, wiedziałam, że nie jest to po prostu kolejny producent.
U bram zamku Gobelsburg powitały mnie dwa olbrzymie, dostojne, betonowe lwy. Podobno kiedyś strzegły spalonego mostu w Wiedniu. Broniły one wjazdu do imponującego zamku, w którym czekała na nas, dziennikarzy, jedna z najlepszych degustacji Rieslingów i Grünerów-Wettlinerów, w jakiej miałam okazję uczestniczyć. Grüner-Wettliner to flagowa biała odmiana Austrii, absolutnie do spróbowania i zakochania się. Jeśli jeszcze jej nie piliście, to koniecznie spróbujcie. A sam Schloss, czyli zamek Gobelsburg, został wybudowany w XII wieku. Przynajmniej z tego okresu pochodzą pierwsze dokumenty, w których o nim wspomniano. Dokładnie chodzi o dokumentację z 1171 roku. I ten rocznik jest ważny, bo jeszcze o nim wspomnę. Był klasyczną fortecą, której kształt zmieniał się wielokrotnie. Był również w wielu prywatnych rękach, a w 1740 roku ostatni jego właściciel wpadł w takie finansowe tarapaty, że postanowił, uwaga, wstąpić do lokalnego zakonu cystersów, oddając mu swoją posiadłość razem z jej długami i mając nadzieję, że to uchroni budynek oraz należące do niego winnice przed zniszczeniem. Cysterscy zakonnicy posiadali już sporo winnic, uprawiali winorośl na tych terenach, ale też w innych regionach Austrii od XII wieku. W 1784 roku postanowili umieścić swoją główną siedzibę w tym zamku właśnie i stworzyli winiarnię Schloss Gobelsburg. To tutaj przyjeżdżały winogrona ze wszystkich winnic należących do cystersów i tutaj były przerabiane na wino. Przez wiele lat produkowali wina. Były one i znane, i poważane. Zwłaszcza ważną postacią w klasztorze był brat Bernard, człowiek o wielkiej pasji do wina, a przy okazji miłośnik Burgundów, który posadził w winnicach należących do Schloss Gobelsburg francuskie Pinot Noir. Jednak w związku z wiekiem brata Bernarda w 1994 roku zakonnicy postanowili powierzyć nadzór nad winnicami i produkcją wina komuś z zewnątrz, komuś, kto będzie wiedział, jak wprowadzić winiarnię w nowy wiek. Przeprowadzili więc rekrutację w celu znalezienia odpowiedniej osoby na to stanowisko. I wygrał ją Michael Musbrugger i jego żona Ewa, którzy dostali pracę u cystersów i kontrakt na, uwaga, 99 lat. Po prostu jest to kontrakt dożywotni. Ale brat Bernard do dziś dogląda oczywiście winorośli. Nie może się powstrzymać. Michael Musbrugger, zwany przez wszystkich lokalnie Michi, to człowiek, który o winie może mówić godzinami, a ja mogę go godzinami słuchać. Mówi powoli, czasem muszę przyznać, że trochę przynudza, ale można się od niego mnóstwa rzeczy dowiedzieć. I ma niesamowity szacunek do kultury i tradycji. Czuć to nie tylko w winach, które produkuje, ale nawet w podziemnej piwnicy, którą budował przez wiele lat. Michi mówi, że klasztor nigdy nie kierował się zasadą złote, a skromne, którą na pewno wszyscy znacie. Cała architektura klasztorna miała służyć wyłącznie funkcjonalności. Piwnica na wina w Schloss Gobelsburg jest więc niezwykle czysta, bardzo skromna, funkcjonalna, a równocześnie wygląda jak klasztor, gdzie każda boczna sala ma swoje przeznaczenie. Klasztor albo kościół. Kościół, w którym w pachnących drewnem beczkach leżakuje wino. No muszę wam powiedzieć, że to taki kościół, do którego nawet ja chętnie chodziłabym kilka razy w tygodniu. I miałam tu zupełnie prywatny tour, w trakcie którego mogłam zajrzeć w każdy zakamarek. Jest to również miejsce o pięknej akustyce. Michi urządza tu koncerty muzyki poważnej. Jest również coś dziwnego. Podświetlona postać Chrystusa na krzyżu, choć bez krzyża, czyli właściwie samego Chrystusa, na jednej ze ścian. To dla mnie trochę za dużo, ale sam Michi nawet powiedział, że czuł, że to będzie za dużo dla wielu gości. Ale jak powiedział, bez ryzyka nie ma zabawy. Co dosyć zabawnie brzmi w ustach Michiego, bardzo poważnego. I Michi faktycznie pomysły ma niezwykłe. W zeszłym roku wypuścił na rynek wino, które ma być hołdem dla regionu Kamptal i tutejszych winiarzy. To wino o nazwie Tradition, zrobione z okazji 850 lat istnienia Schloss Gobelsburg. Diabelnie drogie i totalnie niedostępne. Spróbowałam go tylko raz na bardzo wyjątkowej imprezie w Schloss Gobelsburg i zapamiętam tę chwilę i moją rozmowę z Michim na zawsze. Wyobraźcie sobie, to wino z 50 różnych roczników, równocześnie z bardzo wielu różnych odmian i z bardzo wielu różnych winnic. Co to w ogóle jest za historia i jak to było możliwe? Takie historie możliwe są tylko w świecie wina i właśnie dla takich win podróżuję. Klasztor dysponuje olbrzymią winoteką, czyli piwnicą, w której przytrzymywane są historyczne butelki ze starych roczników. I pomysł Michiego był taki, żeby je partiami otwierać, sprawdzać ich jakość i robić mikro-cuvée. Już wyjaśniam, cuvée to blend. Blend to kolejne obce słowo, więc cuvée, czyli blend, to mieszanka win, na przykład z różnych szczepów, albo z różnych parcel, czy różnych beczek. A tutaj jest to blend win z różnych butelek.
A w tych butelkach i Riesling, i Grüner, i Müller-Thurgau, i Sauvignon Blanc, i wiele innych odmian winorośli. I Michi robił takie mikroblendy, wlewał je do beczek, a następnie otwierał kolejne butelki, żeby zrobić kolejne mikroblendy i ostatecznie połączyć je wszystkie ze sobą i stworzyć wino z 50 roczników. Najstarsze wina są z lat 70. Pół roku trwał ten proces blendowania, od listopada 2020 roku do marca 2021. Czyli jak słusznie już na pewno zauważyliście, zaczęło się oczywiście w pandemii. I w efekcie tego powstało 1171, to jest rok, w którym powstał zamek Schloss Gobelsburg, skrzynek po 6 butelek i 850 butelek Magnum. A wino? Ani stare, ani nowe. Ma i świeżość ostatnich roczników, i dojrzałość starszych komponentów. Jest to po prostu absolutnie niezwykły projekt. I za takie projekty kocham świat wina. Jak widzicie, Austria wyszła z kryzysu, czego życzę dziś nam wszystkim. Szukajcie historii w winie i pijcie odpowiedzialnie. Earborne Media.